Dobrze, nie skupię, tylko muszę znaleźć swoje okulary optyczne. Dobra, czyli już jadę bez okularów, super. A tu co masz? A przejść okulary optyczne? Co masz robić z tymi zabawkami? Dobra, daj mi. Że zdążymy. No i teraz zaczyna się podsumowanie, czego zapomniałam, więc już wiem, że zapomniałam szczotki do włosów, spinek i w ogóle, więc będę musiała po drodze gdzieś się zatrzymać. W ogóle dziwnie się czuję, będąc w make-upie w kamperze. Gdyby nie to, że dzisiaj program, to bym w ogóle się nie malowała. Super sprawę ratuje nam prowiant, bo zaoszczędzimy dzięki temu sporo czasu. Czego nie wzięliśmy? Rowerów nie wzięliśmy, bo już po prostu nam się nie pomieściły, a też mamy tak bardzo napięty program, że wiemy, że mielibyśmy problem z czasem po prostu na przejażdżki rowerowe. Postawiamy ewidentnie na tym wyjeździe na rekreację i na wesołe miasteczka, na marszting. Tak. Słuchajcie, nie zdążyliśmy jechać może dłużej niż 20 minut i zobaczcie, jakie mamy warunki na trasie. To właśnie chyba o te burze chodziło w ostrzeżeniach meteorologicznych, które pojawiły się w nawigacji. Ale my jesteśmy niczym niezrażeni. Griswoldowie w drodze do Danii. Griswoldowie Majdanowie. Na wakacje. Na wakacje. No i zaczynają się schody. Taki mamy widok za oknem. I to nie jest Transformers. Jest jakiś korek. Do bramy. Aha, tylko do bramek? Mam nadzieję. No to po co ja dramatyzuję? Bo ty, kochani, nie mam już czasami. Ale ten korek już nas na Milanowie wiesz, przywitał. Później opona pękła kolesiowi. Dzieje się. I jedziemy w trasie, słuchajcie, już niedaleko Poznania. Ja i mój pilot. Pysio? Dobrze podróżuje się. Z tak merytorycznym pilotem. Tak, właśnie, nawet. Przepraszam, na chwilę muszę kończyć. Ale ogólnie jest korek, więc. Stąd te nasze żarty. Taki żarcik, ale bardzo sympatyczny. Nie pokazujmy może, że dzieci są z tym. A nie śmiesznie. Nie. No to. Go.